No dobrze, moi drodzy, mamy nowe newsy z KBD Toilet, także zapraszam serdecznie. Ciekawe, czy będziemy mieli odcinek 77 part 4 dość szybko. Jestem, jak myślicie? Dajcie znać, co o tym myślicie. Don't forget to like this video. Oczywiście zapraszam lajkować wideo, lajkować. Będzie mi bardzo miło. Let's get into it. So guys, it's been 11 days since the release of Skibidi. No właśnie, 11 dni były fejkowe i takie prześmiewcze informacje, że Boom nie żyje, ale to wszystko nieprawda, nie? And fans everywhere are on the edge of their seats, eagerly waiting for part 4. No, ciekawe, part 4 za 9 dni? Może będziemy czekać krócej niż 20, byłoby fajnie, nie? Byłoby naprawdę fajnie, no ale co zrobić? No właśnie, między 20 a 25 dni teraz są odcinki. Wyobrażacie sobie, jaki to jest przeskok? Kiedyś było odcinki co 3 dni. A teraz 25. Masakra. No właśnie, październik, nie? Dopiero 13 albo 14. To jest niesamowite. No ale te bitwy to były takie sobie, nie? Based on the leaks from Dafaboom regarding Skibidi Toilet 77 Part 3, there's been a lot of speculation surrounding the fate of some of our favorite characters, including the Juggernaut Astro Toilet. The Juggernaut Astro Toilet made a strong appearance in Part 3. No tak, mamy Juggernauta, wiemy, że się pojawił, wiemy, że może dojść do walki z Tytanem TV-Manem. Pytanie tylko, czy ktoś Tytanowi TV-Manowi pomoże? Jak wiemy, mamy dwa typy. Tytan TV Man albo Tytan Głośnik. Jak myślicie, kto to będzie? Może będzie tak, że tu wbije Tytan Głośnik, a dopiero potem G-Man, nie? Kto wie? No właśnie, to będzie problem. The dynamic between the Alliance and the Skibidi Toilets continues to develop. And it will be exciting to see how their bond impacts the fate of the Astro Toilets. Expect epic battles, shocking twists, and possibly the end of some key characters as the series continues to... No pytanie, słuchajcie, czy rzeczywiście ujrzymy tu jakieś... Bo tak naprawdę z tych ważnych postaci to mam, nie ma Naukowca, nie ma Plungera i nie ma Dark Speakermana. Pytanie, czy on się Boom kogoś jeszcze pozbędzie. Myślicie, że jakiś Tytan po prostu dokończy swojego żywota? No, jest to całkiem prawdopodobne, nie? No zobaczymy, tak, on tu naprawdę, tak naprawdę nic nie powiedział w tym odcinku, no. Natomiast szczerze mam nadzieję, że będziemy mieli odcinek nieco szybciej. No bo pomyślcie sobie, prawie miesiąc czekać na odcinek, to jest mega dużo. Boom się teraz już przeprowadził do Stanów. Myślę, że już teraz wszystko będzie działać szybciej i być może zatrudni ludzi, którzy by mu pomagali w tworzeniu. To by było naprawdę fajnie.